24 grupy po 10 osób każda, czyli w sumie 240 dzieci, wystartowało w trzeciej edycji konkursu Zdrowie w bajce. Jego organizatorami i pomysłodawcami są Wydział Promocji i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz niepubliczne przedszkole przy Lesie w Legionowie. W ramach programu promocji zdrowia, który jest przeważnie adresowany do dorosłych, tym razem pomyślałyśmy, że warto będzie coś dla dzieci zrobić. Mamy nadzieję, że dzieci podczas przygotowań do konkursu w jakiś sposób chwycą temat, prawda, i wyłapią to, co najważniejsze w całym problemie dbania o zdrowie. Pierwszego dnia zaprezentowały się przedszkola z całego powiatu legionowskiego, a drugiego uczniowie zerówek oraz klas 1-3 szkół podstawowych. Tematyka przygotowanych występów, jak i ich forma była dowolna. Maluchy zaprezentowały zarówno krótkie scenki teatralne, jak i piosenki oraz układy taneczne. Organizatorów konkursu powinno cieszyć to, że dzieci doskonale opanowały nie tylko swoje sceniczne role. Od dziś będę się gimnastykować przy otwartym oknie i myć ręce przed jedzeniem. A na stole nie zabraknie warzyw i owoców. Słyszymy tutaj, że niektóre dzieci już po tym konkursie potrafią śpiewać piosenki typu Szczotka Pasta, prawda? Albo pokazują, mówią nam, że trzeba, prawda, to jest zdrowe, to jest niezdrowe. Oczywiście na przykładzie chipsów, pizzy i tego typu składników żywieniowych. Jury oceniało prozdrowotne przesłanie każdego występu, jego pomysł i wykonanie oraz przygotowane kostiumy. Ale ważna była przede wszystkim dobra zabawa. Zdrowie moje, serce moje, trzeba dbać o życie swoje, bo ja pragnę zdrowy być, długo i szczęśliwie żyć. Dzieci świetnie się bawiły podczas przygotowań. Super pomysłem było dla nich zamienienie się w smerfy, przeniesienie się do innej krainy i przede wszystkim występ przed publicznością, co jest dla dziecka wielką nagrodą. Dla dzieci z bajkowego domu nie była to jedyna nagroda. Zajęły one bowiem